Dzień dobry, Sanok. Słuchajcie, w ostatnich kilku dniach bardzo wiele osób do mnie dzwoniło, mówiło mi o tym, że dostają informacje, jakoby jeżeli wygram wybory na burmistrza, że będę zwalniał pracowników w jednostkach podległych, w MOSiR-ze, w SPGK, w urzędzie. To są bzdury. Nie słuchajcie tych głosów, to jest kampania negatywna. Znacie mnie od lat. Kieruję się zawsze prostymi zasadami. Kompetencja, wiedza, umiejętności. To są kryteria, które w moim przekonaniu, tam gdzie zarządzałem ludźmi, zawsze były najważniejsze. I tak będzie też i tym razem. Jeżeli wygram wybory, każdy, kto ma wysokie kompetencje, umie pracować i chce pracować, będzie pracował. Nie słuchajcie tych bzdur. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się 21 w niedzielę przy urnach wyborczych. Proszę Was o wsparcie. Trzymajcie się. Cześć.